Słuchasz właśnie 61. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony i to, w jaki sposób dobrze funkcjonować w swojej pracy i życiu, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Witam Was dzisiaj w nowym odcinku podcastu. Mamy też wyjątkowy odcinek. Przekroczyliśmy 60, więc już taki podcast jest mocno dojrzały. I też mamy dzisiaj wyjątkową okazję gościć dwie osoby. Nie miałam jeszcze... To jest mój pierwszy taki podcast, kiedy mam dwóch gości i też tym bardziej gości, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, w swoim temacie, którym się zajmują i temacie, który jest bardzo ważny i myślę, że takim temacie, który na pewno może Wam pomóc funkcjonować zdecydowanie lepiej, lepiej się czuć w swojej pracy, w tym, w jaki sposób działacie, ale o tym za chwilkę. Chciałabym od razu przywitać moich gości. Dzisiaj gościmy Joannę i Aleksandrę. Witam Was. Dzień dobry. Cześć. I na początek może powiedzcie kilka słów o sobie, jak się nazywacie, kim jesteście i czym się zajmujecie. Cześć, działamy jako duet, jesteśmy jednocześnie wydawnictwem Physiopress. Prowadzimy również od niedawna, tak, to są nasze wydawnictwa, firmę szkoleniową, organizujemy warsztaty i prowadzimy taką działalność edukacyjną pod szyldem Motivity, na temat właśnie naturalnego ruchu i ruchu takiego zdrowego. Mm-hmm. Ja nazywam się Joanna Lipko, jestem z wykształcenia filologiem rosyjskim i angielskim. Mam też doświadczenie korporacyjne, także taka typowa historia. A powód, dla którego właśnie rozpoczęłam współpracę z Olą, jest bardzo osobisty, ponieważ sama zmagałam się z rozejściem mięśnia prostego brzucha i byłam pacjentką Oli. Tak trafiłam właśnie do jej gabinetu i z potrzeby tej mojej osobistej, a tych moich poszukiwań i z poszukiwań profesjonalnych Oli wyszedł pomysł wspólnego wydawnictwa. A reszta to już jest jakby kontynuacja, która wynika jakby z logicznego ciągu zdarzeń, poszukiwania wspólnych wiedzy. Potoczyło się. Ja nazywam się Aleksandra Polanowska-Lenart, jestem fizjoterapeutką. W zawodzie już pracuję ponad 13 lat. Wcześniej pracowałam i w przychodniach, i w szpitalach i zajmowałam się pacjentami albo ortopedycznymi, albo neurologicznymi. Kształciłam się w Stanach i właśnie w tej dziedzinie, czyli rehabilitacji takiej wczesnej, neurologicznej. Jak wróciłam do Polski, no to oczywiście byłam naładowana energią, pasją, do pracy z takimi pacjentami, bo miałam narzędzia i to mi dawało ogromną satysfakcję. Natomiast przyszedł taki czas w życiu, gdzie ja zostałam też mamą i zaobserwowałam, że jest nisza, czyli brakuje fizjoterapeutów, którzy zajmują się kobietami w czasie ciąży, po ciąży, w okresie okołomenopauzalnym. No i jakby naturalnie powędrowałam w tą stronę i później pojawił się ten problem rozejścia mięśnia prostego brzucha. Dziewczyny do mnie trafiały i nie miały skąd czerpać rzetelnej wiedzy na ten temat. Często gdzieś ta wiedza była oparta tylko o internet, a ja znalazłam książkę Katie, no i szukałam, to znaczy wiedziałam, że bardzo chcę, żeby polskie dziewczyny, polskie kobiety miały możliwość, to ta nasza pierwsza na temat żeby miały możliwość po prostu się z nią zapoznać. No i tak jak Joanna wspomniała, ona trafiła do mnie do gabinetu. Jak się dowiedziałam, czym się zajmuje, to tak mówię, Joanna, taki jest pomysł i w ogóle. No i porwałyśmy się, to było po prostu ogromne wyzwanie. Ale tak jak Joanna powiedziała, to naturalnie poszło w tym kierunku, że zajęłyśmy się kolejnymi i książkami, i tematami. To jest taki rodzaj wiedzy, wiesz, którym bardzo ciężko zostać, który bardzo ciężko zostawić dla samego siebie. Bardzo ma się wielką ochotę podzielić się z całym światem i go uzdrowić. Klasyczni neofici z nas trzeba przyznać. Jak sobie myślałam o tej dzisiejszej naszej rozmowie, to przypomniałam, jak czytałam waszą książkę, którą wydałyście, tą książkę niebieską, to przypomniał mi się film, który oglądałam, bajka w zasadzie z dziećmi, Wall-E, nie wiem, czy widziałyście. Tak. Tam gdzieś pod koniec tego filmu jest pokazana ziemianie, którzy lecą gdzieś wysoko i po prostu siedzą tylko, mają napoje, nic nie muszą robić, po prostu są duzi, ogromni i jakby ich funkcjonowanie jest, mają telewizory, kamery, jakieś różne aplikacje, których używają i tak sobie pomyślałam, że
może to nie jest ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, ale coraz częściej tak jest, że nasza praca już nie jest tak mocno fizyczna, tak? Jest często, wiele rzeczy nas wyręcza. Mamy rumby, tak, które za nas sprzątają, odkurzają. Mamy jakieś, możemy dużo rzeczy zamawiać online w sklepach, tak? Ten ruch jakby jest bardzo mocno zmniejszony, tak? Więcej rzeczy, więcej czasu poświęcamy na siedzeniu, jeżdżeniu samochodem i jak sobie myślałam, że trochę też nasz styl się zmienił, sposób funkcjonowania, a my tak naprawdę chyba jesteśmy w tym starym trybie, tak? Oczekujemy czegoś innego, tam energii nam brakuje. Jak wy obserwujecie, jak wygląda teraz sytuacja, tak? W jaki sposób człowiek w 2020 roku, 19, jak on funkcjonuje? Co wy obserwujecie? Dobrze zaobserwowałaś oczywiście, widzę, że sama wiesz dużo na ten temat, bo niestety jest to wszechobecny problem i bardzo widoczny. Jeśli chodzi o ruch, bo tym się zajmujemy, kiedyś był on wszechobecny właśnie, był nam niezbędny do tego, żeby przeżyć. I tak zostaliśmy zaprogramowani, aby korzystać właśnie z możliwości ruchomości całego naszego ciała, żeby zapewnić sobie przeżycie. W tej chwili stał się absolutnie opcją, tak? Mieliśmy takie kilka przeskoków w ewolucji naszej, w historii gatunku ludzkiego. Najpierw prowadziliśmy rolnictwo, które nas troszeczkę w jednym miejscu posadziło, tak? Później mieliśmy rewolucję przemysłową, która nam dodała te krzesła i różne inne pomoce. Teraz w ostatnich latach niesamowicie przyspieszyliśmy. Najpierw cała właśnie rewolucja informatyczna, a teraz jeszcze smartfon. Tak? Czyli no, obraz człowieka dzisiaj jest niesamowity. Jeśli się przyjrzymy rzeczywiście naszym potrzebom dzisiejszym, to żeby mieć jakiekolwiek potrzeby wymagające jakiegoś wysiłku kalorycznego, to musimy się napracować, musimy wręcz ich poszukiwać, tak? Sami z siebie tych sytuacji tak za wiele już nie spotykamy. Ja myślę, że warto tu wspomnieć, że to, co było taką zdobyczą tamtych czasów i obecnych czasów, czyli to, co wspomniałaś, odkurzacz, zmywacz, miało nam zaoszczędzić czas, de facto zaoszczędza nam ruch. Czyli po prostu my go minimalizujemy niesamowicie, co wpływa oczywiście na to, jak się czujemy i jak funkcjonujemy. I to jest, myślę, że bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo też jak ja sobie też pomyślę o jednym z przedmiotów kiedyś na moich studiach antropologii i też człowiek tak naprawdę adoptuje się do warunków, w których musi być. I to, co też w tej książce mnie poraziło i jakoś tak nie myślałam o tym w ten sposób, że tak naprawdę my jako ludzie, ciało nasze też adoptuje się do tej pozycji siedzącej i też się zmienia, bardzo dużo rzeczy się zmienia. I jestem, jakbyś mogła nam powiedzieć, Ola, jak też funkcjonowanie takie, w którym my żyjemy. Ja też pracuję zdalnie, pracuję dużo, bardzo, bardzo dużo siedząc i tak wygląda większość dnia tak naprawdę mojej pracy, tak? Ja nie muszę chodzić i też ciężko by było mi konsultować się z klientami gdzieś chodząc w trakcie. A może rzeczywiście. Jak ciało nasze ciało adoptuje się do tej pozycji siedzącej? Co się w nim zmienia? No właśnie ciało ma takie zdolności, że bardzo szybko próbuje się zaadoptować. Natomiast jakby konsekwencja jest bardzo zła. My zaczynamy cierpieć na różne dolegliwości i z układu ruchu, czyli bolą nas plecy, bolą nas nadgarstki, szyja, źle ustawiony jest kręgosłup, czyli odcinek piersiowy, lędźwiowy, zaburzone krążenie, nasz cały system taki statusu psychicznego, czyli to, jak my się czujemy, depresja, to, jak to wpływa na naszą kreatywność, więc można byłoby po prostu ogromnie wymieniać, ale Joanna kiedyś miała taką przygodę z szyciem, co też niesamowicie, myślę, że warto to powiedzieć. Wspomnisz, Joanna, o tej jednej rzeczy? Z szyciem w sensie na maszynie, tak? Do szycia? Tak. Tak, jeśli chodzi o szycie, to właściwie dotyczy to bardziej konstrukcji odzieży, tak? Tak. Okazuje się, że to, jak zmieniamy się, adaptujemy się do tego naszego bezruchu, tego sedentarnego otoczenia, wpływa nawet na to, jak musimy później konstruować odzież dla siebie. Czyli okazuje się, że już od lat 50. w konstrukcji koszuli musimy ująć drap, po prostu zaokrąglenie pleców. To już jest naturalne, to już jest, mamy już takie miejsce, które należy właśnie obudować na koszuli, także niesamowite. Czyli taka adaptacja...
Czyli takim jednym z elementów, które się zmieniają w naszej budowie, to jest zaogromienie pleców i też taki ala delikatny garb, tak? Bo to się nazywa garb, tak, profesjonalnie. Głowa wyciągnięta, pochylona do przodu. No wystarczy popatrzeć na to, co też się dzieje na zewnątrz, ile osób po prostu chodzi z telefonem, smartfonem przed sobą pochylonym, czy w jaki sposób pracujemy. No typowy przykład też tego, co zostało przytoczone w książce, czyli ten zespół martwych pośladków, Office Bad. No, tego można mnożyć i mnożyć. Pojawiają się już, została też taka stworzona lalka na kształt tego, jak możemy wyglądać za te kilkanaście lat. My może ją tutaj podlinkujemy, bo jak koniecznie, ja koniecznie. Na stronie ma na imię Emma, słuchaj, i naprawdę widok jest porażający, ale to jest jakby chodzący nasz homo immobilis, tak? Czyli stworzono właśnie model taki, lalka ludzkich rozmiarów, po prostu wygląda niesamowicie, ale bardzo to tak naocznie. Mhm. Może to trochę postraszy. Myślę, że ludzie, ale też ja sama, jak myślę o sobie, że to też jest coś, co my tak szybko pędzimy, szybko działamy i tak rzeczywiście dużo rzeczy, myślę, że to, co Aleksandra powiedziałaś, istotne, że szukamy takiego czasu, jest tyle samo, co było zawsze, ale jakby tyle rzeczy chcemy wcisnąć w ten czas, i rozdajemy, delegujemy wszystkie rzeczy, których jakby my musimy fizycznie robić. I rzeczywiście no to, co zabraliśmy dla siebie, to ten ruch, tak? Ruch, który jest relaksem. Tak jak ja nawet myślę o sobie, co powoduje, że mam mniejszy stres, co jakby rozładowuje mój stres, spacer, czasami sprzątanie to jest jakaś taka czynność przyjemna nawet, tak sobie o tym myślę, że mogę jakoś rozładować energetycznie tak siebie w tym obszarze. I to, co jeszcze tutaj zastanawia mnie a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli naszej adaptacji naszego ciała, to zastanawiam się, czy też to, że siedzimy, czy też to ma duży wpływ na nasz metabolizm cały, tak? Bo tak jak coraz częściej słyszymy, że dzieci polskie i też Polacy coraz częściej mają i nadwagi, i problemy z wagą, tak? Ta przemiana materii jest zupełnie inna. I to, co my robimy, tak? Nasz przykład też wpływa na nasze dzieci, bo wiem, że też jesteście mamami, też macie swoje dzieci, więc też te nawyki, które my mamy, tak? Nasz sposób działania na pewno wpływa na nich, a oni szybciej wchodzą w ten obszar. To jest bardzo szeroki temat. Jeśli chodzi o dzieci, to niestety, jak wszyscy wiemy, one nie uczą się przez przekazywanie informacji. One się uczą poprzez neurony lustrzane, czyli obserwując to, co my robimy, tak? Czyli niestety, jeśli my nie dajemy im przykładu, tworzymy im taki świat, w którym wszystko jest łatwe i przewidywalne i nie wymaga żadnego wysiłku, to one naturalnie się zaadaptują i niestety efekty mamy takie, że na przykład w Azji już około ponad 90% młodzieży ma krótkowzroczność, bo po prostu siedzimy tylko przed telewizorami godzinami. Tam Ola też ostatnio przytaczała takie badania, tak? Dziennie dzieci spędzają przed jakimś ekranem, czy to komputerem, czy smartfonem. Tutaj do tego 6 godzin mniej więcej siedzenia w szkole, no to robi, nie wiem, 80-70% dnia tej aktywności w pozycji siedzącej. Tak. Więc oczywiście otyłość i choroby idące za tym, no postępują kaskadowo. Przy tym dzieci bardzo chcą uczestniczyć w takich czynnościach dnia codziennego, tak? One bardzo chętnie zamienią te wszystkie ułatwiacze, które nam zabierają właśnie te aktywności fizyczne i zrobią rzeczy właśnie ręcznie, tak? Wiele rzeczy ręcznie. Ola wspominała czasem właśnie makutrę, tak? Możemy zrezygnować z tego miksera, możemy po prostu dać dzieciom ciasto do ucierania. No tych przykładów jest mnóstwo, oczywiście każdy ma jakiś inny tryb w swojej rodzinie i jeden ma psa, może właśnie więcej aktywności takich zewnętrznych wprowadzić. Drugi z kolei lubi robić ciasta, więc można się skupić tutaj na tym, ale bardzo ważne jest, żebyśmy to my dorośli, nie w sztuczny sposób, ale właśnie taki naturalny, promowali ruch taki właśnie w czasie wolnym, tak? Bo to też jest bardzo ważne. Nie sport, ale zwyczajny ruch. Nawet jak ostatnio oglądałam taki miniserial o Billu Gatesie, to też on wspominał, na Netflixie można obejrzeć, on wspominał też, że to, co on zrobił dla swoich dzieci, to nie wbrew pozorom smartfony, komputer, czyli też dogonienie tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, tylko on skupił się do któregoś roku życia, starał się, żeby jak najmniej tego używali albo w ogóle,
żeby jak najwięcej interakcji z rówieśnikami, ruchu, czyli tego wszystkiego, czego oni nie nadgonią później, tak? Bo smartfon, internet, komputer, bardzo szybko się do tego adaptujemy, tak jak nawet oglądamy małe dzieci, tak? To one w sekundę łapią. Jasne. Mają ten ruch palcem, tak? Po ekranie. Ale okej. Okay. Czyli mamy teraz taką, widzimy, że jest sytuacja, w której warto się pochylić, warto się zastanowić. Jakie możemy takich, nie wiem, 3-4 rzeczy istotne możemy zaobserwować u siebie, jeżeli teraz ktoś nas słucha i zastanawia się, okej, okay, czy u mnie już coś takiego się pojawia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo wielu słuchaczy, którzy słuchają tego podcastu, wiem, że pracuje też częściowo zdalnie, niektórzy w korporacji, ale mają też możliwość pracy w domu, dużo osób prowadzi własne działalności i może to jest pierwszy taki moment, kiedy słyszą o tym, że okej, może warto się nad tym zastanowić. Na jakie takie punkty najważniejsze waszym zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę? Ja myślę, że możemy odesłać też na pewno na naszą stronę wydawnictwa, gdzie możemy też pobrać fragment książki, gdzie jest test. Taki test, który możemy wykonać w domu, który nam może uświadomić, ile my spędzamy czasu w pozycji siedzącej. Tak, bo pozycja siedząca to nie jest, czasami sobie nie zdajemy sprawy, jakby myślimy tylko o pracy, a to jest dojazd do pracy, powrót z pracy, odwożenie dzieci na różne dodatkowe zajęcia, posiłki. No naprawdę tego możemy mnożyć i mnożyć. I fajnie jest, jeżeli sobie zrobimy jakiś test, punkt odniesienia i później, jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany. Oczywiście możemy też poprosić rodzinę o to, jeżeli gdzieś tam porozmawiamy i postanowimy, że chcemy wejść na nową drogę i coś zmienić, żeby też dała nam informację zwrotną, jak my się poruszamy, jak my siedzimy, czy koleżanka w pracy możemy poprosić, żeby nam zrobiła zaskoczenia zdjęcie, jaka jest moja postawa przy biurku. Więc i to jakby byłoby takim punktem wyjścia, no bo myślę, że każdy z nas doświadczył w życiu jakiegoś rodzaju bólu, to jest pewne, więc ból oczywiście będzie tym, co być może poruszy kogoś do zmiany i to jest często taki call do fizjoterapeuty czy do lekarza, słuchaj, boli mnie, ratunku i tak dalej, ale czasami ból nie jest tym, co wprowadzi kogoś na nową ścieżkę, na nową zmianę, więc to trzeba jakby chyba trochę tak na zimno podejść do tego. Oczywiście też są problemy takie, które dotyczą naszego zdrowia mentalnego, tak? Jeśli czujemy taką senność, zmęczenie przewlekłe, jakie często zdarzają nam się przeziębienia, mamy jakiś taki wyjątkowy spadek produktywności czy kreatywności. Bardzo często mogą być to takie pierwsze sygnały, że ten problem sedentaryzmu nas dotyczy, dopada. A jeszcze dla osób, które lubią takie ciekawostki i lubią liczyć, to Katie ma taki fajny też sposób, autorka naszej książki, na to, żeby policzyć, jak bardzo ten problem nas dotyczy. Liczymy sobie ilość siedzisk w naszym domu czy naszym otoczeniu w stosunku do ilości pup. Tak? Czyli sprawdzamy, jaka jest różnica, tak? Bo wynik może być zatrważający. No, niesamowite to jest, jak wiele sobie szukamy takich miejsc w domu, w których moglibyśmy sobie wygodnie usiąść. A jeszcze dodam, że problem też dotyczy tego, że bierze się stąd, że to nasze otoczenie, ono promuje bardzo mocno sedentaryzm. Jeśli jeszcze wracając do dzieci, my ćwiczymy dzieci od małego w tym, żeby były sedentarne. Z czasem dzieciom taka pasywna pozycja, taki bezruch kojarzy się z dorosłością. To się wydaje takie bardzo poważne i dorosłe, że ktoś jest właśnie taki statyczny. Tak? Aha, czyli usiądź, nie kręć się, nie biegaj. Usiądź, tak. Przecież my promujemy, my w nagrodę kogoś sadzamy, a za karę stawiamy, tak? To jest niesamowite, to krzesło, ono jest jakimś takim tokenem nadal. Chociaż już dawno udowodniono, że jest właśnie też źródłem problemu. No niestety wiemy, że taka bezpieczna ilość siedzenia w ciągu doby to jest mniej więcej 3 godziny. I to nie ciurkiem, Tak, nie dziurkę. Także niestety, a żeby właśnie, żeby uniknąć tych problemów metabolicznych, czy w ogóle chorób cywilizacyjnych, musielibyśmy, to są badania takie z 2017 roku, także dosyć świeże, musielibyśmy w pozycji wyprostowanej, oczywiście zmiennie, pozostawać co najmniej przez 7 godzin na dobę. Jeśli wykonamy ten test, o którym Ola wspominała, to zobaczymy, jak daleko jesteśmy, tak? Także te cele są dosyć ambitne, ale nie są aż tak straszne. WHO samo w sobie pracuje na stojąco.
Tak, także warto pamiętać, że te niewielkie zmiany na początku się wydają rewolucyjne, bo to jest troszeczkę kontrrewolucja. Ten ruch, on rzeczywiście, tak naprawdę, jeśli popatrzymy, on jest jakbyś taką jakąś kulturą, kontrkulturą w tej chwili prawie, że tak, bo my tak głęboko siedzimy już w tym umiłowaniu do bezruchu. Ale tak naprawdę, jeśli pracujemy całą rodziną, próbujemy zmienić te nawyki ze swoim otoczeniem, to bardzo szybko przynosi rezultat. Ja tak właśnie sobie już w międzyczasie tutaj spojrzałam na tutaj na mieszkanie, na ilość siedzisk, tak, i policzyłam sobie, okej, okay, więc jest co robić. Powiedziałaś jeszcze takie słowo, myślę, że warto by było tą definicję samą wyjaśnić. Trudne słowo, sedentaryzm, powiedziałam, jest. Jest to neologizm u nas, ale już pomału zaczyna się jakoś tam zakorzeniać. No jest to jakby taki szereg zachowań, które wykonujemy z takim bardzo małym wysiłkiem kalorycznym. Tak? Są wśród nich takie potrzebne zachowania jak sen, no ale oczywiście całe siedzenie, stanie w bezruchu. Wszystkie pozycje, w których zastygamy na zbyt długo, są pozycjami sedentarnymi. I sedentaryzm to jest właśnie ten szereg zachowań, właściwie dzisiejszy styl życia. My celowo unikamy mówienia, że jest to po prostu siedzący tryb życia, bo on dotyczy też czasu korzystania z komputera, bo wtedy nasze oczy są jakby sedentarne, tak? Czasu korzystania z telefonu, nie wiem, oglądania telewizji i tak dalej. Także wszelki bezruch długotrwały to sedentaryzm. To jest w ogóle trudne, tak sobie teraz zrobiłam rachunek sumienia, to jest bardzo trudny temat, jak powiedzieć o tym, że... Naprawdę ciężko, ciężko dojdzie, tak powiem, bo my jednak od małego jesteśmy w tym wszystkim trenowani, jesteśmy tak doskonale wytrenowani w siedzeniu na krześle, żadnej dyscypliny sportowej nikt tak doskonale właśnie nie uprawia jak siedzenie, tak? To jesteśmy mistrzami. Wiesz co, Kasiu, wspomniałaś, że jakby jak wygląda mniej więcej twój dzień i że ciężko byłoby ci gdzieś tam więcej ruchu wprowadzić. No chciałam tu jakby nadmienić, że wielkie osoby, znane osoby już w przeszłości, Virginia Woolf, Dickinson, Hemingway, jest wiele, wiele osób, które pracowało i widziało, Leonardo da Vinci, jakby benefit z pozycji stojącej, Steve Jobs też w ten sposób pracował, właściciel Facebooka zaprasza na rozmowy negocjacyjne, na spacer. I muszę ci powiedzieć, że jak my byłyśmy na warsztatach z Katie i też chciałyśmy załatwiać swoje negocjacje, to one się odbyły podczas spaceru. Mhm. Więc myślę, że jeżeli troszeczkę postaramy się poszerzyć tę perspektywę, to gdzieś znajdziemy takie możliwości. Na stojące rzeczywiście, to by była fajna opcja, bo też jak pamiętam, miałam takie próby, to też od razu będzie kolejne pytanie. Jak kiedyś wrzuciłam pytanie na Facebooku, to dużo się rzeczy pojawiło. Pytanie a propos, jakie krzesło wybrać, bo zamawialiśmy krzesełka, chcieliśmy powybierać też dla siebie coś takiego wygodnego do pracy, żeby było wygodnie i temat się pojawił właśnie i temat się pojawił tutaj mnóstwo porad, krzesełka, biurka, nie na krzesełku, na stojąco. I tak pomyślałam sobie, że tego jest tak dużo i różnych opcji i różnych jakby zdań jest, że też czasami możemy mieć taki chaos w tym obszarze, że dla niektórych osób te stoły regulowane i bez krzesła to jest rzeczywiście duża rewolucja, bo nigdy takiego czegoś nie było, ale też nie było nigdy takiej sytuacji jak teraz, tak jak mówimy, że tyle siedzimy czasu. I powiedziałaś o tym o stojącej opcji. I ja pamiętam, jak robiłam sobie takie testy, mam tutaj tak w kuchni taki wysoki blat. Jak zaczęłam pracować w tej formie, co prawda ten blat nie jest taki ogromny, to rzeczywiście widzę, że jest więcej energii nawet w takim sposobie stania. To jest coś trudnego, jest jakieś wyzwanie, żeby dłużej stać w tej pozycji, bo to nie jest coś naturalnego, ale ta energia jest większa, mam wrażenie, jak się stoi, niż jak się siedzi. Tak, tym bardziej, że nie jesteśmy tak naprawdę w bezruchu, kiedy stoimy, ponieważ my tak naprawdę, jak się poobserwujemy, przechodzimy z jednej nogi na drugą, tak. Także to już jest odrobina ruchu. Mhm, okej. Jakby tak właśnie, jak poruszyłaś ten temat, to nasza książka ma taki podtytuł Od sedentaryzmu do dynamicznego miejsca pracy. I nie ma... jakby ty szukając krzesła, no muszę ci powiedzieć, że nie ma takiego krzesła, nie ma takiego biurka. Chodzi o to, żeby to było dynamiczne miejsce pracy, czyli jak najbardziej zmienne. I chyba idealne krzesło, jeżeli już mamy wybierać jakieś krzesło, bo wiadomo, przecież nie możemy z niego zrezygnować, to chyba takie, które będzie dość twarde,
i będzie wymagało od Ciebie troszeczkę zmiany ruchów, wiercenia się i zmian, a nie takie właśnie wygodne, gdzie się zapadniesz i po prostu będziesz chciała przebywać w tej pozycji długie godziny. Więc tak samo jak nie ma jednej idealnej pozycji, oczywiście wiele osób nad tym pracowało, żeby wymierzyć, jaki kąt głowy, tułowia i tak dalej, najbardziej idealnym, no to nie ma. No, idealna pozycja to Twoja kolejna, czyli po prostu często się zmienia. Dynamiczna. Okay, tak, czyli... Jeśli o krzesło, to też tak żartobliwie czasem mówi się, że najlepsze krzesło to to, na którym najmniej będziesz siedzieć, tak? Tak. Wspomnieć, w jaki sposób ty pracowałaś przy tłumaczeniu naszej drugiej książki. No, tak trudno w to uwierzyć, ale naprawdę jako neofita, jak już wspominałam i wielki zwolennik tego, o czym Katie mówi, spróbowałam właśnie bez krzesła przetłumaczyć tą książkę i absolutnie się da i jest naprawdę różnica bardzo duża w ciele. To nie znaczy, że ja stałam cały czas, ponieważ zbudowałam sobie takie domowe, dynamiczne miejsce pracy, gdzie mam miejsce do pracy takiej właśnie w przykucu czy w siadzie japońskim i do pracy stojącej, tak? Także oczywiście to jest jakby takie ekstremalne lekko, ale chciałam udowodnić ten sposób, że absolutnie jest to możliwe, nawet bo moja praca, tłumaczenie jest typowo taką statyczną. My tutaj mamy chorób zawodowych całe mnóstwo, tłumaczę. I jest to trochę skomplikowane na pewno, ale małymi krokami absolutnie do zrobienia. To mam takie teraz dwa punkty, które chciałabym, żebyśmy przeszli. Pierwsza rzecz to jest ten temat ruchu, tak? Też w tej książce jest fajny taki rozdział, w którym są przykładowe ćwiczenia, czyli rzeczy, właśnie takie małe kroki, które można, małe rzeczy, które można robić, bardzo proste ćwiczenia. I tutaj pytanie właśnie do Oli, tak? W jaki sposób my możemy te nasze miejsce pracy, w te nasze działanie zrobić takie małe rzeczy, mikrokroki, które pomóc swojemu ciału, tak? Żeby mu się dobrze, wygodnie i żeby nam też długo służyło. To tak, przede wszystkim bym chciała jakby powiedzieć, żebyśmy się nie rzucali na głęboką wodę od razu, bo ja już wiem też z doświadczenia z pracy z pacjentami, że oni oczywiście mają zapał, ale się rzucają tak jak postanowienia noworoczne i najczęściej się kończą w okolicy luty-marzec, tak żebyśmy tutaj też postarali się mniej więcej sobie wypunktować, nad czym chcemy pracować, ale żeby powoli wprowadzać te zmiany. Pierwszą taką najprostszą zmianą, jaką możemy wprowadzić w każdym biurze, to po tych 30 minutach siedzenia po prostu wstań i 2 minuty albo bądź w pozycji stojącej, albo poćwicz, albo przejdź się. Tak? My proponujemy taki trik, on jest świetny, że jeżeli masz odebrać telefon, to od razu wstań. I to się bardzo szybko wprowadza i robi się automatyzm. Czy po prostu, jeżeli idziesz do kuchni zaparzyć kawę, herbatę, wykorzystaj to na jakieś ćwiczenie. I to, co wspomniałam wcześniej o tym na przykład, żeby koleżanka z biura zrobiła ci zdjęcie, no powieś to zdjęcie albo powieś jakąś karteczkę. Wiesz, ja korzystam też i mówię pacjentom z tych karteczek pani swojego czasu czy innych. Na początku my nie mamy w ogóle takiej myśli i potrzeby o zmianie, więc ona musi być gdzieś z zewnątrz ustawiona, żeby nam przypominała. Potrzebujemy minimum 3000 powtórzeń, żeby to weszło nam w automatyzm, ale uwierzcie, że jeżeli będziecie robić te zmiany, to wy poczujecie różnicę i ta różnica będzie was bardzo motywowała. Na początku właśnie mówię, lepiej chyba podejść tak na zimno, opierając się o właśnie nasze wartości zdrowia czy chęci zmiany i wprowadzać. I nie od razu, proszę, przesadzajmy się z pozycji siedzącej do dynamicznego miejsca, w sensie stojącego miejsca pracy, bo to może nam bardziej zaszkodzić i później się pojawiają kwiatki, że jeszcze bardziej bolą nogi. A już nie daj Boże, jeżeli mamy buty na obcasach, tylko po prostu powoli wprowadzajmy te zmiany. I też tak nasze środowisko nagle nie otworzy oczy, mówi, co ty robisz, tak? Tylko powoli będziemy to zmieniać. No musimy uważać na efekt jojo, tak? Bo każda zmiana nawyków, my tutaj bardzo często się odwołujemy właśnie do diety, ponieważ problem zmian nawyków właśnie jest podobnie tutaj rozpatrywany. Jeśli przesadzimy z tą zmianą, to może nas czekać później ogromne zniechęcenie do ruchu jakiegokolwiek. Albo kontuzje jakieś, tak? Wynikając z kontuzji, strachu nabierzemy po prostu też. Bo ja tak obserwuję też, że mamy trochę tak skrajnie działamy, tak? Albo coś, albo nic. Albo nic nie ruszamy się, albo jeżeli już to już jakieś maratony, półmaratony, fitness, mnóstwo rzeczy, tak? I z jednej strony jest ta moda
na różnego rodzaju rzeczy sportowe. Tylko pytanie tutaj, tak? Czy jaki rodzaj sportu, jaki rodzaj aktywności ruchowej jest dla nas takim czymś dobrym, tak? Bo siła chyba w tej równowadze i w tym umiarze. Bo jeżeli siedzimy ileś godzin, tak? I też uprawiamy potem jakąś dużą ilość sportu, czy to też jest w porządku dla naszego organizmu? No właśnie chciałam powiedzieć, że często w tych korporacjach siedzimy po 8-10 godzin i później ruszamy na maraton, intensywne treningi i myślimy, no nie wiem, 3 razy nawet w tygodniu i myślimy, że to już nam załatwia naszą aktywność. Natomiast pojawiło się, jakby na początku dzieliliśmy się na tych siedzących i aktywnych. A teraz okazuje się, że będąc aktywnym też jesteśmy pasywni, w sensie siedzący cały czas. Tak, mamy tych aktywnie sedentarne osoby po prostu, tak. Mhm. Czyli porównuje się, że ta aktywność tych osób te 3 razy w tygodniu po godzinie, no to jest różnica 5% w porównaniu w stosunku do osób tylko siedzących i nasze ciało nie jest w żaden sposób przygotowane na tak dużą i intensywną aktywność i ten rodzaj aktywności na pewno nie odżywi naszego ciała, ale no to jest w ogóle ogromne pojęcie ruch, a ćwiczenia. I myślę, że często jest to gdzieś mylone. Mhm. Do kogo warto się też udać, jeżeli chcemy sprawdzić, tak się zdiagnozować? Tak? Ja dzisiaj robiłam sobie rano badania krwi, tam też zdiagnozowałam sobie jakieś profilaktycznie różne rzeczy. I też na pewno są lekarze, są specjaliści, tacy jak ty też, Ola, fizjoterapeuci, którzy mogą nam powiedzieć, gdzie oni widzą, czują, że coś tam się dzieje takiego. Ja miałam okazję w tym roku też mieć kilka zabiegów u fizjoterapeuty. Też byłam zdziwiona w ogóle rzeczami, nawet tymi rzeczami tutaj wszystkimi zbitymi przy szyi, tak? I rzeczywiście no nie byłam świadoma tego, że tak jest, że coś tam się zaczyna dziać i tworzyć jakieś różne rzeczy, które wynikają trochę z braku albo ze złej postawy, tak? Pracujemy, że rzadko kiedy unosimy ramiona powyżej 90 stopni, więc to jest najczęściej pracujemy tylko przy komputerze i mamy pewne ograniczenia i później chcemy wykonać jakiś ruch i kończy się kontuzją. Więc myślę, że tak, jeżeli jest duży ból, to oczywiście lekarz i odpowiednia diagnostyka. Jeżeli myślimy o profilaktyce, jeżeli myślimy o tym, że chcemy zadbać o siebie w odpowiedni sposób, to fizjoterapeuta, odpowiedni fizjoterapeuta, który zbada, który pokaże możliwości, czy właśnie nauczyciel ruchu. No teraz naprawdę myślę, że ta świadomość jest coraz większa i chęć zmiany również, tylko żeby ją przeprowadzić w odpowiedni sposób. No najlepiej, żeby ona się oczywiście odbywała pod okiem specjalisty, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No warto tutaj właśnie pomyśleć o tym ruchu jako o odżywianiu, w ten sam sposób, jako jedzeniu, tak? Katie taką kategorię właśnie diety ruchowej wprowadziła i to bardzo fajnie obrazowo nam pokazuje, w jaki sposób my traktujemy siebie, swoje ciało. Czyli jeśli pomyślimy z tej perspektywy, to życie, ten tryb, którym teraz wspomniałeś się tej osoby aktywnie sedentarny, przypomina człowieka, który się żywi jedzeniem śmieciowym i tylko sobie łyka witaminki, żeby wyrównać niedobory, tak? No i to jest niesamowite, no bo rzeczywiście tak jest. To siedzenie absolutnie nas nie odżywi w żaden sposób. Te witaminki nas też nie nakarmią. Nie możemy liczyć na to, że chcielibyśmy jak za dotknięciem magicznej różdżki, tak, odwrócić te efekty. Niestety takie badania Amerykanie przeprowadzili, to American Cancer Society, na 200 tysiącach osób. Zbadali osoby, które były właśnie tak aktywnie sedentarne, czyli ćwiczyły jakieś 5 godzin tygodniowo. Słuchajcie, efekty zdrowotne, tak? Czyli ich markery absolutnie nie zmieniały się. To niczego. To jest za mało. To jest poprawa naszego samopoczucia, bo mamy poczucie, że coś robimy, ale niestety nie ma drogi na skróty. Musimy troszeczkę więcej wysiłków to włożyć.
Czyli zmiana nawyków, zmiana trochę naszego życia, stylu życia. W ten i zmiana naszego otoczenia, tak? Bo jeśli my nie zmienimy otoczenia, to nie będziemy dostawać też tych sygnałów. Nie jesteśmy w stanie cały czas myśleć o tym. No my oczywiście promujemy taką zasadę, jak dodać więcej ruchu do tego, co teraz robię. Ale jakby ludzie są w tej chwili otoczeni tyloma znawcami, tak? Osobami, które chcą im poprawić styl życia, że to po prostu może tylko i wyłącznie zdenerwować. Tak? My wierzymy w to, że warto zmienić swoje otoczenie, nie? Tak po to, żeby sobie właśnie te sygnały dostarczać z zewnątrz, żeby nie pracować tylko i wyłącznie na własnych nawykach, co oczywiście jest super, ale też chcemy szukać zewnętrznych przyczyn dla zmiany. Okej, okay. Czyli skoro o otoczeniu mówimy już, to może powiedzmy teraz, przygotowując się do tej rozmowy, mówiłyśmy sobie głównie o środowisku pracy, tak? Bo najwięcej czasu osoby dorosłe spędzają w pracy i to jest taki główna ich aktywność w ciągu dnia. To jak stworzyć sobie takie wygodne, dobre, według nowego nurtu, dbające o naszą dynamikę pracy, środowisko pracy? Co nam by było w tym potrzebne? Też od razu dodam, że też w książce jest ostatni rozdział, gdzie mamy kilka przykładów rzeczy, o których warto pomyśleć, zaczynając od dołu, tak od naszych stóp. I co jest istotnego w takim stworzeniu własnego środowiska pracy? Czy to jest korporacja, czy też własne nasze biuro? Co jest, od czego powinniśmy zacząć? To myślę, że ja jakby mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jeżeli ja próbuję coś przekazać swoim pacjentkom, to często jest to gdzieś jakiś mur, że no nie wiem, firma nie da pieniędzy na inne biurko, na inne krzesło. Więc w miarę możliwości, jak możesz, po prostu wprowadzaj, czy to będzie to krzesło, które nie będzie super wygodne, a będziesz odpowiednio na nim siedział, czyli jeżeli już masz siedzieć, to nie wiem, czy tu mogę o tym powiedzieć, to siedź tak, żeby mniej więcej 60% ciężaru ciała było na krześle, 40% na stopach, czyli te stopy muszą być podparte. Mhm. Idealnie byłoby, gdybyś siedział gdzieś na brzegu krzesła, bo wtedy nie uciskasz też całych utrób. Twoje krążenie jest odpowiednie, a tym samym oś kręgosłupa jest w miarę zachowana. Czy to będzie pozycja właśnie siedząca i pracujesz na siedząco, czy na stojąco, to na stojąco też musisz być w dobrej pozycji, spozycjonowane. I tutaj wychodzą różne firmy naprzeciw, czyli nie musi być to od razu biurko dynamiczne, które jest regulowane góra-dół, tylko różnego typu nakładki. I począwszy od tych naprawdę super drogich, wypasionych, po jakieś tańsze ze sklejki, możesz też to wprowadzić. No oczywiście, no, czy to będzie pozwolenie szefostwa, jeżeli pracujesz w korpo, ale jeżeli pracujesz sam i jesteś freelancerem, no to też możesz o to zadbać. Mhm. Czy maty? Można tego mnożyć i właśnie tak jak wspomniałaś, mamy tą listę w książce, ona nie jest zamknięta, to nie było stworzone po to, żeby kogoś reklamować, tylko żeby pokazać czytelnikom, że są takie możliwości. I my w książce też mamy takich kilka zdjęć, gdzie jest pokazane, właśnie szukam, jak stworzone jest takie miejsce pracy, jak możemy sami stworzyć. Według różnego budżetu też. Tak, według różnego budżetu, czy to nakładki, czy deska do prasowania, jeżeli w domu, no naprawdę różnie, ale no, ważne też, w jaki sposób właśnie stoisz i w jaki sposób siedzisz w tych pozycjach. A czym jest nakładka? To jest jakiś taki stołeczek ala, takie nakładane biurko, jak ona wygląda? To jest nakładka, jest po prostu takim rodzajem platformy, która ma możliwość regulowania, czyli umożliwia nam pracę w pozycji stojącej. Czyli mamy tradycyjne biurko, na nie mamy taką sporej wielkości nakładkę, taką właśnie małą platformę. One są różnie regulowane, czasami nawet elektrycznie. Podnosimy sobie ten blat w ten sposób i możemy stać. Tak? Czyli bez zmiany biurka, tylko z nakładką, która naprawdę w granicach 300 zł kosztuje, możemy sobie zmienić nasze statyczne biurko na dynamiczne. Ja dodam tylko, że nam się to wydaje, że to troszeczkę takie bardzo innowacyjne właściwie, a wiemy już, że na zachodzie Europy, mamy znajomych właśnie wszyscy gdzieś tam w Skandynawii, nie wiem, w jakichś krajach niemieckojęzycznych czy UK i tak dalej, ten trend już się zadomowił na dobre.
mam znajomą, która jest nawet prawnikiem i pracuje w Szwecji, przepraszam, przy biurku stojącym. Ona mówi, że jak sobie przypomni właśnie takie statyczne polskie biurko, eleganckie pani mecenas, to ją śmiech bierze, bo już tam dawno nikt tak nie pracuje. Już dawno udowodniono, że nasza produktywność, kreatywność wzrasta wraz ze zmianą właśnie tej aktywności w ciągu dnia. Czyli to nie jest kwestia trendów, nie mówimy tutaj o kolejnych gadżetach, tylko mówimy o rzeczach, które absolutnie mogą się przełożyć na nasze zdrowie, tak? Nie mamy takich badań, które powiedziałyby dokładnie, że od siedzenia mamy takie i takie choroby, ale mamy badania, które mówią, że właśnie sedentaryzm, czy to siedzenie, promuje choroby cywilizacyjne, a one bezpośrednio nam tą ilość zgonów gdzieś tam podnoszą. No ja dodam tylko od siebie, że w Polsce, jeśli co drugi nieaktywny fizycznie Polak by rozpoczął jakąkolwiek aktywność, mielibyśmy 11 tysięcy zawałów rocznie mniej. To jest ogromna ilość. I oczywiście jesteśmy młodzi, sprawni, w ogóle tego nie odczuwamy, bo ten ból, on się pojawia, taki ten przeciągły ból, on się pojawia dopiero jak już jest naprawdę źle, tak? Ale zaczynamy widzieć właśnie problemy, czy to z odpornością, czy to właśnie z jakąś tam kreatywnością, tak? Takie drobne rzeczy, które nam umykają naszą uwadze, próbujemy to zwalić na zmęczenie po prostu, albo właśnie, nie wiem, starzenie się, nie daj Boże, a tak naprawdę wynikają tylko z tego, jaki styl życia prowadzimy. Warto ten rachunek sumienia sobie zrobić i zacząć od początku. A co jest istotnego w tej pozycji stojącej? Bo praca na siedząco to jest coś takiego, co już wiemy, umiemy. Robimy to cały czas, umiemy to świetnie, tak? Bo robimy to tyle godzin. W pozycji stojącej na co warto uważać? Bo tak jak pierwsze takie pomysły, które mi przychodzą, pytania, co może być wyzwanie, to takie stąpanie z nogi na nogę, tak? Żeby ta równowaga pewnie jakoś była w dobry sposób utrzymana. I pytanie, co z rękami? Bo czy ręce mają być tak samo ułożone, tak samo mamy pracować jak na siedząco, tak? Mieć tą pozycję tak wyregulowaną, żeby się czuć swobodnie, żeby mieć kręgosłup prosty. Co jest istotnego? Wiesz co, no zaczynając od samego dołu, to przede wszystkim obuwie. Nawet jeżeli mamy dress code, który nam mówi, że mamy w jakiś określony sposób przychodzić, to miejmy takie obuwie, które ewentualnie możemy zmienić na płaskie, bo obcas będzie kreował to, że nasz środek ciężkości będzie pochylony do przodu, przesunie się miednica, inaczej się ustawi cały kręgosłup. Jeżeli już będziemy w obuwiu płaskim, to musimy mieć więcej ciężaru ciała na piętach. Guzy piętowe są stworzone do tego, żeby przynosić takie obciążenie. My często ustawiamy się w takiej pozycji zawieszenia, nie wiem, czy to będzie widoczne, takiego wychylenia do przodu, zawieszamy się. Możemy to zaobserwować w domu, nie wiem, zmywając, myjąc zęby. To ważne, żeby podczas pracy być ciężarem ciała na piętach. My mamy taki miernik, którym pokazujemy, że od krętarza ten ciężarek powinien padać na kostkę boczną. No, żebra opuszczone to jest ogromna sprawa i tutaj my się z tym borykamy, że przez lata było wpajane nam prostuj się i zbyt duże wygięcie i ustawienie klatki piersiowej w uniesieniu też niestety nam nie sprzyja, więc po prostu luźne opuszczenie żeber. Natomiast co do pracy jak ustawić ramiona, no to my musimy po prostu też to robić przerwę. Oczywiście one się zmęczą i na początku my będziemy czuć i dyskomfort, i jakieś napięcie. Okej, wykorzystajmy to na jakieś ćwiczenia. Krótkie, ale wykorzystajmy to. Okej, super. Czyli głównie ta postawa, nie buty na obcasie, z czego jestem, nie lubię butów na obcasie. Uważam, że to jest coś niewygodnego, więc super. Ja też nie chodzę, jak nie muszę. A pytanie a propos jeszcze rzeczy, które jeżeli mamy budżet albo chcielibyśmy tak stopniowo wprowadzać różne produkty, różne rzeczy, których mogą nam wspomagać nas w pracy. To buty, powiedzieliśmy stół albo nakładka, coś regulowanego i krzesło, które jest taborkiem po prostu takim niewygodnym, drewnianym, tak, starym, klasycznym. Tak. No wiesz, taką małą zmianą jest chociażby myszka ergonomiczna. No wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy, ile osób cierpi na bóle nadgarstka, na ciśnienie nadgarstka. Czyli myszka ergonomiczna, też klawiatury też są różne, też są takie, które są działają. Czy jest jakaś klawiatura, co powinniśmy zwracać uwagę wybierając klawiaturę? Bo są osoby, które tak jak ja korzystają z laptopa, więc już jakby tutaj nie ma opcji coś, można sobie jakąś zewnętrzną, ale na co powinniśmy też z klawiaturą zwrócić uwagę?
No jeśli chodzi o pracę z laptopem, to jest to, ja też pracuję bardzo często i jest to niestety no, bardzo trudne dla naszego ciała. Są specjalne podkładki dla laptopów, które umożliwiają właśnie uniesienie, podniesienie kąta, pod którym jest klawiatura. Mhm. Także wtedy możemy troszeczkę załagodzić właśnie te problemy z nadgarstkami. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak podpięcie monitora zewnętrznego, zewnętrznej klawiatury i tutaj właśnie też dowiedziałyśmy się z tej książki Katie, że pojawiły się już na rynku klawiatury rozsuwane, które umożliwiają nam naturalne ułożenie naszych rąk, tak? Bo jeśli my będziemy je mieć skierowane tak nienaturalnie przed sobą jak zombie, no bo tak właściwie pracujemy, no to tak nam zostanie, tak? Czyli świetne to są rozwiązania. Pojawiają się polskie firmy, które też sprzedają tego typu produkty. Jak mówiła Ola, właśnie ta lista nie jest zamknięta, właśnie z ostatnich parę dni temu znalazłyśmy firmę, która właśnie takimi elektronicznymi rzeczami u nas handluje i ma i monitory, które mają troszeczkę lepsze ustawienia dla naszych oczu. Tych produktów jest coraz więcej, ponieważ jest to trend, który w naszym kraju się dopiero pojawia, ale absolutnie no, będziemy jakby tą listę poszerzać. Zamierzamy ją umieścić na stronie, tak żeby każdy mógł zerknąć, sobie sprawdzić przed zakupem, czy warto. Nie jesteśmy ekspertami jakby od sprzedaży tych produktów, to nie jest jakby nasz konik, ale same dla siebie ich poszukujemy i chętnie dzielimy się z tymi informacjami. Bardzo uczyłaś naszych pacjentów, klientów, bo oni tego potrzebują, tak? To, co mówiłyście jeszcze a propos oświetlenia, to też jest w ogóle temat bardzo ważny, bo tak jak ja też obserwuję siebie, że mniej, ale mojego męża, bo on dużo spędza czasu też pracując przy komputerze, jakby tego też wynika jego praca. I nawet jak jest bardzo, bardzo aktywną osobą fizycznie, tak, dużo aktywności ma sportowych, ruchowych, bo i spinaczka, i basen, i bieganie, i dużo takich rzeczy, to też widzę, że czy właśnie kręgosłup, czy też kolana, czy przede wszystkim to, co mówiłyście, ten sedymentaryzm oczu, tak, czyli oświetlenie, to w jaki sposób ten ekran, czy mamy w ogóle możliwość odpoczynku od naszych oczu przed ekranem i jak zmieniliśmy rzeczywiście monitor na taki bardziej przyjazny, taki, który rzeczywiście można, on się sam adaptuje, czasami ściemnia do potrzeb, to nam to mnóstwo rzeczy, znaczy widzę, że lepiej się też czuje w tym temacie. Tak, to bardzo zmienia nasz rytm dobowy, tak? I także musimy bardzo uważać, bo tu jesteśmy delikatni. Na nasz sen wpływa światło, które widzimy. Jeśli będziemy przed snem oglądać ekran komputera czy tam telefon, no to niestety nie możemy się spodziewać, że ten sen będzie tak głęboki, jak w naturalnym środowisku. Tutaj w książce wspominamy, że bardzo ważną rzeczą są przerwy takie, które umożliwiają jakiś relaks oczu. Tak? Nasze oczy zostały stworzone do tego, żeby głównie patrzeć w dal, w drugiej kolejności w tym średnim dystansie, a blisko powinniśmy tylko od czasu do czasu. Tymczasem w tej chwili mamy zupełnie odwrotną relacje, to patrzenie w dal to jest właśnie relaks i tego nam bardzo potrzeba. Czyli fajnie sobie robić takie króciutkie przerwy, podejść do okna, patrzeć jak najdalej się da, starać się właśnie poszerzać ten krąg widzenia, relaksować oczy. Są też ćwiczenia oczywiście, które pomagają w tym relaksie, ale to jest taki najprostszy sposób, który warto sobie właśnie zaadaptować. To jeszcze jedno pytanie, bo też sporo osób, które coraz częściej też mamy możliwość zarządzania samodzielnie swoją pracą, swoimi zadaniami. I też tak jak obserwuję, też widzę po sobie i też po słuchaczach, ale też gościach, których zapraszam, bo mam takie 4 odcinki, 15, 17, 20 i 42. To są te odcinki podcastu, można sobie je odsłuchać. Dotyczą też pracy właśnie trochę w home office, pracy zdalnej, takiej pracy, gdzie jesteśmy elastyczni, możemy sobie to dobierać. To co byście te też z waszego doświadczenia poleciły, jeżeli mamy możliwość projektowania jakby swojego dnia. Ja też mam takie dni, kiedy mam konsultacje i też staram się jakieś takie bloki je zbijać, żeby mieć łatwiej też mi było się skupić. To jak możemy zaprojektować nasz dzień, nasz tydzień tak naprawdę, żeby łączyć, mieć ten dynamizm też w tych zadaniach, bo są rzeczy, które musimy administracyjne przy komputerze wykonać, wpisać, zrobić. Są takie, jak mówiłyście, rzeczy telefoniczne, które możemy wyjść na spacer i sobie w trakcie rozmowę odbyć. Co takiego, jak możemy ten dzień zaprojektować, żeby mieć, powiedzmy, może ten ideał tych 3 godzin na siedząco to jest, jeszcze może być trudny, tak? A jak możemy do niego się zbliżać?
Wiesz co, jest taka fajna zasada, którą ja sobie wprowadziłam, że wszystkie rzeczy, które mam do załatwienia w dystansie właśnie takim nie większym niż kilometr, załatwiam pieszo i to już jest bardzo dużo. Czyli wszystkie wycieczki do sklepu, czy do, na pocztę, czy po dziecko, czy nie wiem, do biblioteki, staram się to robić pieszo. I to bardzo dużo zmienia, bo nam się kumuluje. To nie jest tak, że my musimy sobie jakieś 10-kilometrowe spacery jednorazowo fundować. Fajnie sobie podzielić tę aktywność. Jeśli chodzi o osoby pracujące w domu, to tak naprawdę bywają o wiele bardziej sedentarne niż te, które pracują w firmach. Także fajnym przykładem, nie wiem, czy tak powinna mówić, ale jednak jest posiadanie psa. No, on bardzo promuje to, przypomina o swoich potrzebach. Jeśli my nie czujemy tych potrzeb, to on ma swoje potrzeby i w ten sposób przypomina nam o tym, żeby wyjść, żeby pocieszyć się też światłem, słońcem. Nie doceniamy roli słońca, a to światło naturalne, światło dzienne jest kolosalną, ma wagę dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Także warto, jeśli mamy tę możliwość właśnie kształtowania swojego dnia, to warto wykorzystać nawet w te zimowe miesiące godziny południowe, tak, na te spacery, czyli ułóżmy sobie dzień w ten sposób, żeby samego rana załatwiać te sprawy, które wymagają siedzenia przy komputerze. Oczywiście najlepiej po jakiejś przechadzce i po ćwiczeniach, które troszeczkę nas rozruszają. Ale w tym czasie, kiedy słońce jest wysoko, kiedy jest największa szansa na światło dzienne, wyjdźmy, tak? Wyjdźmy, załatwmy swoje sprawy i wróćmy z energią dodatkową. To jak dzieci muszą też wychodzić, jak wychodzimy, na ile spacerów, to jest dla nich ogromna aktywność, naprawdę. I czasami już by się chciało w domu tak zalec i już nigdzie nie wychodzić. A nie, wychodzimy i to jest, wiesz, zaleca się minimum te 6 do 10 tysięcy kroków dziennie. Jak się pytam moich pacjentów, czy rzeczywiście to robią, już teraz praktycznie aplikacje mamy na każdym telefonie, to rzadko kiedy to się zdarza, a już nawet psycholodzy zalecają to. To jest dla naszego zdrowia psychicznego, już nie mówiąc właśnie o zdrowotnym. Więc no właśnie taki bodziec z zewnątrz, że musisz, bo to jest twój obowiązek, no summa summarum robisz i ja bardzo serdecznie polecam, naprawdę, bo to jest coś, co na początku będzie naszym motywatorem. Zaczynając czytać książkę, jednym z takich pierwszych rzeczy, które się pojawiają, które rzuciły mi się w oczy, jest takie zdanie: siedzenie jest tak samo szkodliwe jak palenie papierosów. I sobie pomyślałam, że no nie, no bez przesady, tak? To aż tak nie jest. Ja nie palę, nie jestem, nigdy nie paliłam papierosów, ani jednego nie wypaliłam i myślę sobie, że jestem zdrową osobą w tym kontekście. A rzeczywiście, to może być takie coś takiego, uważaj, też sobie szkodzisz. Tak, to są badania, które zostały przeprowadzone przez doktora Lewina i są opublikowane też w książce GDAP, gdzie wcześniej specjaliści badali, że wypalony jeden papieros skraca o 11 minut nasze życie. Czyli sumarycznie mniej więcej będzie to około 7 lat zabrane z naszego życia. Tym samym można porównać siedzenie i jedna godzina siedzenia zabiera nam 2 godziny z naszego życia. I teraz biorąc pod uwagę, że mniej więcej startujemy 25-26 lat z naszą pracą zawodową, obliczyliśmy, że około 15 lat jest zabierane z naszego życia, więc to jest po prostu ogromny czas i myślę, że właśnie ten sedentaryzm, że to nie jest tylko tak stricte siedzenie, tylko sedentaryzm, przebywanie w jednej pozycji. A tak jak powiedziałaś, nie wszyscy palimy, ja też nigdy nie paliłam, więc dla mnie ten przykład nie jest taki do końca trafny, no bo jakby no, palenia jesteśmy w stanie uniknąć. Poza tym, jeśli chodzi o palenie, no możemy powiedzieć tak dokładnie, że te substancje, które są zawarte, faktycznie one działają, promują takie i takie choroby, więc wiemy, że one rzeczywiście będą tutaj korelować. Ale jeśli chodzi o siedzenie, nie ma takiego, to jest raczej taki łańcuszek, czy efekt domina, który się pojawia. I ja osobiście bardziej lubię takie porównanie siedzenia do cukrów prostych. Czyli to są takie cukiereczki. Są bardzo podobnie stosowane, tak? Czyli na pocieszenie, usiądź sobie, odpocznij sobie, w nagrodę sobie usiądziesz. Mamy trony, które wskazują, że jesteśmy jacyś tam specjalnie traktowani i tak dalej. Jest bardzo uzależniające, tak samo jak cukier.
nie karmi w żaden sposób, chociaż jest też ogólnie dostępny, jest wszędzie, jest ukryte. Nie wiemy nawet, właśnie jeśli ten test wykonamy, dopiero się okaże, jak bardzo jesteśmy do tego krzesła przywiązani, tak? Nawet w kościele siedzimy, tak? To już dotyczy bardzo prywatnych naszych też sfer. Także jeśli chodzi o to porównanie z paleniem, ono właśnie powstało po badaniach doktora Lewina, ale tak naprawdę uważam, jeszcze wracając do tej analogii ruchu a pożywienia, to bardziej jest trafne, tak? Czyli fitness to są nasze suplementy diety, które my chętnie właśnie spożywamy, bo tak sobie wyobrażamy dbanie o zdrowie, a siedzenie właśnie przeciwnie, są te cukierki, cukry proste, tak? Czyli eliminując jedno, mamy troszeczkę więcej ruchu w naszym życiu, trochę mniej suplementów potrzebujemy, bo tak naprawdę jeśli mamy odpowiednią ilość ruchu tego takiego naturalnego w naszym życiu, fitness jest tylko naszym, jest tylko naszym dodatkiem, tak? To jest taka wisienka na torcie, to jest deserek, który powinniśmy spożyć po wszystkich pożywnych naszych posiłkach. Czyli my, jeśli mamy wszystkie mikro i makro składniki naszej diety wyrównane, wtedy możemy sobie dodać ten deser, nie umrzemy od tego, tak? Ale jeśli my będziemy jeść tylko frytki na zmianę z hamburgerami i na koniec sobie właśnie pójdziemy przygotować się na siłownię, no to nie możemy spodziewać się efektów prozdrowotnych, tak? To miejsce, w którym to sport uprawiamy, czy ten ruch uprawiamy, ono jest niezwykle istotne. Wszystko, powierzchnie, światło, temperatura, wszystko na nas wpływa. Więc jeśli sobie wyobrazimy, że my zastępujemy kontakt z naturą, z podłożem, nie wiem, z powietrzem świeżym, ze słońcem, kilkoma godzinami na siłowni, to jest tak smutne, tak niemożliwe do osiągnięcia sukcesu, tak? No ta równowaga jest wszędzie potrzebna, tak? Bo tak jak powiedzieliście, że mamy tą lalkę, którą też podlinkujemy, tą, która pokazuje, która pokazuje, jacy możemy być, to też ten tematem, który mnie też szczególnie interesuje, bo co prawda na ciele się mocno nie znam, ale na tej sferze mentalnej bardziej ją też widzę, obserwuję, jak nawet rozmawiam z moimi klientami, rzeczywiście, że dużo rzeczy prowadzi nas do tych stanów, które są dla nas trudne, tak? Braku energii, depresji, wypaleniu, takim zniechęceniu, bo nie ma też tych rzeczy, które mamy, tak? Pięknego świata, powietrza, spaceru, kontaktu z innymi osobami, światła, tego wszystkiego, co łykamy, staramy się zastąpić szybką tabletką, szybkim kontaktem i takimi rzeczami, które nie sycą nas tak mocno, tak? O tym, co mówiłyście. Więc wam bardzo dziękuję, dziewczyny, za to, co robicie, za waszą pracę i że ten temat was tak mocno zainteresował, że stwierdziłyście, że zaczniecie pracować już ponad 2 lata razem. Więc gratuluję i cieszę się bardzo, że ta książka się pojawia na rynku i zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają teraz do pobrania, wrzucimy w linku tego testu, o którym mówiłyście. To może być taki pierwszy krok do tego, żeby zastanowić się, jak to u mnie wygląda, co mogę robić dalej, jak mogę zacząć myśleć o zmianie mojego środowiska, żeby było bardziej dynamiczne od najprostszych rzeczy, bo tak jak pokazywałyście w tej książce, jest też pokazane, jak w ogóle nie wydawać pieniędzy, tylko znaleźć sobie miejsce, które jest wyższe i też trochę pracować na stojąco, więc nie trzeba dużo pieniędzy, żeby zmienić nasz styl, na sposób działania, na coś, co będzie nam bardziej służyć, tak? Tak, my zachęcamy do tych zmian, tylko właśnie mówimy o małych krokach, czyli stopniowo, żeby się ktoś nie rzucał na głęboką wodę, bo może po prostu nie osiągnąć sukcesu. I już dziś naprawdę może wprowadzać te małe zmiany, czyli chociażby te przerwy, chociażby małe ćwiczenia. Tak, a czasami wystarczy po prostu stojąc w kolejce, stanąć na jednej nodze, tak? To nam bardzo dużo zmieni. Czyli spróbujmy sobie wprowadzać takie malutkie zmiany nawyków. Super, bo tak naprawdę dużo nie trzeba, żeby coś zmienić. Nie, absolutnie. To nie jest tak wymagające, jak się wydaje. Bardzo się cieszę, że miałam okazję was poznać i też słuchacze mogli usłyszeć o tym temacie, który myślę, że jest bardzo ważny. O nim bardzo często zapominamy, o tym, że nasze ciało jest czymś, co nam służy przez całe życie i jak dobrze o nie zadbamy, tym nam się ono też oddzięczy. I im szybciej zaczniemy na ten temat myśleć, tym szybciej poczujemy jakieś efekty pozytywne. To powiedzcie jeszcze na koniec, gdzie możemy was znaleźć? Gdzie powinniśmy zajrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby zobaczyć, jakie książki są dostępne przez was, czy też zobaczyć waszego bloga, czy pobrać właśnie ten test, o którym mówiłyście. Bardzo chętnie zapraszamy na naszą stronę www.fizjopress.pl.
To jest strona naszego wydawnictwa. Drugi adres to Motivity, pisane przez V i Y na końcu, motivity.pl, tak? Tam mamy blog z inspiracjami, bardzo dużo tekstów, wiele tematów, które dzisiaj poruszyłyśmy, są tam rozwinięte. Jeśli kogoś zainteresują, to znajdzie tam dużo więcej informacji. My bardzo, bardzo dziękujemy, Kasia, za zaproszenie, że mogłyśmy się podzielić naszą wiedzą, że właśnie dotrzeć do większego grona i no, po prostu szerzyć tą naszą myśl, naszą ideę, żeby żyło nam się lepiej, bo właśnie jeżeli będziemy się tak powoli zmieniać i otaczać i nasze otoczenie, to myślę, że jest większy sukces, w sensie możemy sukces osiągnąć. Ja Wam bardzo dziękuję i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zachęcamy do zajrzenia do tych linków, bo nasze zdrowie jest bardzo ważne. Dziękuję, dziewczyny. Dziękujemy, cześć. I na koniec jeszcze obiecany konkurs. Do wygrania oczywiście książka wydawnictwa Physiopress. To, co należy zrobić, to wystarczy w komentarzu do tego podcastu napisać, jaka jest idealna pozycja do pracy. Zostawcie Waszą odpowiedź w komentarzu, a my wybierzemy osobę, która otrzyma książkę. Powodzenia. Jeżeli ten podcast Wam się podobał, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest interesujący, jeżeli czujecie, że są osoby, które dobrze, żeby go posłuchały, możecie go wysłać, udostępnić. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału na YouTubie. Katarzyna Bieleniewicz, tak mnie tam znajdziecie. Tam jest oddzielna playlista dla osób, które chcą słuchać podcastu tylko. Taka playlista ze Splikera, ale też jest wersja wideo. Od jakiegoś czasu odcinki też wrzucam w wersji wideo. Jeżeli jest gość, to razem z gościem. Jeżeli jestem ja, to jestem ja, więc możecie mnie zobaczyć, jak ten podcast się nagrywa od drugiej strony. Jeżeli macie ochotę wspomóc ten podcast, to są dwie takie opcje. Jedna opcja to jest dodanie recenzji w iTunes, czy też gwiazdeczek, które się pojawiają. Instrukcja, jak to zrobić, jest bardzo prosta, jest dodana tutaj w notatkach do tego podcastu. Jeżeli macie natomiast ochotę wesprzeć ten podcast poprzez platformę Patronite, to także link jest dodany. To jest taka platforma, której można wspierać twórców, wspierać osoby, które robią coś, udzielając im wsparcia finansowego, przekazując 5 zł, 10 zł, 20, 30, 50 miesięcznie na taki kanał, czy też takie wsparcie. To wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie za 2 tygodnie o godzinie 6 rano, punktualnie nowy odcinek podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!